Witam w kolejnym odcinku Poezji w Szkole. Tym razem kilka słów o poezji Stanisława Barańczaka, poety XX-wiecznego, poety, którego życie przypadło na drugą połowę XX wieku. Stanisław Barańczak przynależał do grupy poetyckiej, do pokolenia nowofalowego. Stanisław Barańczak razem z poetami, znajomymi poetami, napisał taki manifest poetycki nowofalowców. Ten manifest poetycki w latach 60., 70. odniósł sukces, to znaczy rzeczywiście ten bunt wówczas młodych ludzi, nadal młodych, rzeczywiście stał się głosem pokolenia. Głosem pokolenia, które buntowało się przeciwko językowi nowomowy, językowi, z którym obcowało w sferze publicznej, i ten język rzeczywiście ich zdaniem nie opisywał rzeczywistości. W rzeczywistości takiej, jaka ona rzeczywiście była. Stanisław Barańczak w przywoływanym przeze mnie dzisiaj wierszu, to znaczy widokówce z tego świata, bo ten utwór właśnie weźmiemy dzisiaj przez chwilę na warsztat, jest poetą już dojrzałym, bo to są lata 80. Ten utwór dość znany, bo jest to liryk szkolny, w związku z tym podejrzewam, że wasi rodzice bardzo dobrze go znają, powinni go znać. I ten utwór, Widokówka z tego świata, jest rzeczywiście w jakiejś mierze pokłosiem tamtego programu poetyckiego pierwszego Stanisława Barańczaka. Natomiast w tym utworze pojawiają się już nie tyle obrazki z rzeczywistości społecznej, obrazki z obrazki jakieś miejskie, obrazki, które przechodzień mógł zaobserwować, uchwycić gdzieś idąc ulicą. Natomiast pojawia się tutaj w jakiejś mierze właśnie odejście od tego obrazka z rzeczywistości, takiego realistycznego, wyciętego gdzieś właśnie z otaczającego podmiot liryczny świata, na rzecz widokówki już tylko, na rzecz czegoś, co wysyłamy z miejsca, w którym jesteśmy, z miejsca, w którym czujemy się dobrze, z miejsca, w którym, do którego przybywamy z nadzieją, że odpoczniemy, z miejsca, w którym chcielibyśmy zaczerpnąć jakiegoś relaksu, w którym chcielibyśmy po prostu zwyczajnie nie myśleć o tym, co otacza nas na co dzień. Widokówka z tego świata jest utworem skierowanym, jest wypowiedzią poetycką skierowaną do Boga, jest wypowiedzią poetycką skierowaną do stwórcy tego świata, jest wypowiedzią poetycką wreszcie, w której podmiot liryczny wyraża rozczarowanie tym światem, który go otacza. W związku z tym paradoks, widokówka, która powinna być wysyłana z miejsca przyjemnego, z miejsca wręcz dla nas dzisiaj, można powiedzieć, rajskiego, jest wysyłana z miejsca, w którym człowiek jest ograniczony. Ograniczony i wręcz w którym marnieje, jak się okaże. Podmiot liryczny wyraża w tej wypowiedzi poetyckiej przeświadczenie o tym, że Bóg, stwarzając ten świat, stworzył go niedoskonałym. Świat ten więc różni się od świata, w którym przebywa Bóg. Te dwie rzeczywistości, rzeczywistość ziemska i rzeczywistość niebiańska, w której przebywa Bóg na co dzień, bo też jest to jakiś inny świat, jest to jakaś inna przestrzeń, jest to jakaś inna również czasoprzestrzeń. Ten świat, w którym na co dzień i jakby tylko na jakiś czas ograniczony przebywa podmiot liryczny, jest skażona, jest naznaczona trzema ograniczającymi człowieka czynnikami. Pierwszy czynnik
to pierwszy czynnik to przestrzeń. Drugi czynnik to czas. Trzeci wreszcie czynnik to ciało. Te trzy elementy, te trzy czynniki ograniczają człowieka. Ograniczają człowieka w dążeniu do doskonałości. Ograniczają człowieka w dążeniu do wreszcie Boga. Ograniczałyby. Oczywiście cały czas mówiąc o Bogu, mam na myśli wiarę ludzi, która jest oczywiście w odpowiedni sposób rozumiana, w taki, a nie inny sposób. Natomiast takie oto przeświadczenie o tym, że Bóg istnieje, po prostu wiara w Boga, oczywiście mogłaby być tutaj interpretowana w inny sposób, bo przecież tym Bogiem mogłaby się stać jakaś siła nadprzyrodzona, mogłoby się stać po prostu czynniki niezależne od człowieka, jakieś siły nadnaturalne, które siły nadludzkie, które kierują losami tego świata, które spowodowały, że świat istnieje. Widokówka z tego świata podzielona jest więc na trzy części. I jak spojrzymy sobie na tekst widokówki, to od razu te trzy części jawią nam się jako trzy osobne strofy. Każda z tych strof rozpoczyna się słowami: szkoda, że cię tu nie ma. Szkoda, że cię tu nie ma, Boże, czyli odbiorco tejże widokówki, ale oczywiście wiemy, że jest to ironia, bo czy człowiek i dlaczego człowiek mógłby chcieć, żeby ten Bóg był w tej przestrzeni obecny? I oczywiście, skoro jego tutaj nie ma, to znaczy, że podmiot liryczny jest przeświadczony o tym, że Boga na ziemi nie ma jako takiego. Szkoda, że cię tu nie ma. Ironia. Bo przecież myśli sobie: dobrze, gdybyś tu był. Zobaczyłbyś wówczas. Po pierwsze, że ta ziemia, po której stąpamy, za twoim rozkazem, jest tylko wystygłym punktem przypłaszczonej kropki. Kropki, czyli ziemi we wszechświecie, w kosmosie. A nad nią mroźna próżnia, w której gdzieś przebywa Bóg. Mroźna, milcząca, zimna, nieprzyjemna. To są wszystko, to jest pole semantyczne tego epitetu, mroźna. Klimat niby znośny. Nawet urozmaicenia, jak mówi podmiot liryczny. Ale wreszcie w zakończeniu tej strofy prosi o to, by powiedział Bóg, co słychać u niego, skoro już do niego wysyła, prawda? To jest tak jakby zwrot grzecznościowy. Powiedz, co u ciebie słychać. I co ty widzisz, jeżeli twoje pole widzenia jest nieograniczone. Jeżeli twój wzrok sięga wszędzie. Powiedz, jak wygląda kosmos, skoro człowiek ze swoim wzrokiem jest, ze swoim polem widzenia jest ograniczony, bo granicą jego wzroku jest linia horyzontu. Druga strofa rozpoczyna się podobnie, równie ironicznym zwrotem. I tutaj podmiot liryczny mówi o pewnym schorzeniu czasów, w których żyje. Jak twierdzi, człowiekowi wydaje się, każdemu człowiekowi, każdej jednostce wydaje się, że chwila, w której żyje, jest jakoś wyjątkowa, że on sam jest wyjątkowy. To przeświadczenie o wyższości człowieka nad innymi, o tym, że dany czas historyczny jest ważny, jest ważniejszy niż inne. Jest to rzeczywiście pewna zmiana w widzeniu pojęcia czasu i w widzeniu
rzeczywistości, która w sposobie definiowania rzeczywistości, która otacza jednostkę, podmiot liryczny, tej rzeczywistości, która jest rzeczywiście poznawalna zmysłowo. Jednak tutaj podmiot liryczny idzie dalej, bo wymienia szereg wad, takich jak próchno, łgarstwo, plastik, mieszanka śmiecia, rozpaczy, zgniatacz złomu wreszcie. Są to wszystko tak łatwo dostrzegalne, przecież w każdym czasie historycznym wady, czynniki, które wady, które, z którymi człowiek walczy, które są jakby też nie do zatrzymania, pewne procesy, które są, z którymi człowiek próbuje sobie poradzić, których ma świadomość, że, o których ma świadomość, że niszczą tę ziemię. I wreszcie znowu na koniec odwołanie do Boga. Powiedz, jak tobie mija czas i czy coś właśnie znaczy ten czas? Czy jesteś, Boże, poddany takiemu czasowi jak człowiek? Czy jesteś poddany czasowi historycznemu? Czy jesteś zmienny? Niejako mówiąc, ty jesteś czymś ponad czasem. Jak więc do ciebie się zwracać? Czy w ogóle powinienem? Trzecia strofa rozpoczyna się tak samo, szkoda, że cię tu nie ma, czyli równie ironiczne. Dobrze by było, gdybyś był, ale też podmiot liryczny już wie, że nie może go być w tym świecie, Boga. Zagłębiam się w ciele. Ciało jako trzeci czynnik ograniczający człowieka. Ciało śmiertelne. Życie jako dożywotni wyrok. Życie jako więzienie. Ile tutaj jest pokłosia z myśli wcześniejszych epok. Jak bardzo erudycyjna jest to poezja. Zaszyfrowany wyrok śmierci lub dożywocia. Nie wiadomo, co lepsze, czy życie, czy śmierć. Czy tam, czy tutaj. W każdym razie jest tutaj też pewne pokłosie takich poezji wieszczych, ponieważ przewiduje podmiot liryczny własną śmierć. Mętny finał mówi o śmierci. Mętny, nie wiadomo jaki. Właściwie taki, który nie jest niczym, nie jest niczym wyjątkowym. Wreszcie jest brudny. Mętny to również brudny. Brudny koniec. Brudny, poziemski, jasne. I wreszcie przeświadczenie o tym, że ja sam nie będę mógł swoją ciepłą dłonią zamknąć sobie powiek. Ileż tu bólu w tej metaforze. I wreszcie przerywa ten potok myśli, które być może niszczą podmiot liryczny, tego, kto wypowiada je. Jak ty się czujesz? I tu jeszcze o jeszcze większym natężeniu skierowana myśl, skierowany wyrzut. Czy boli ciebie twój człowiek? Czy boli ciebie to, jakim mnie uczyniłeś? Podmiot liryczny w tym wierszu rzeczywiście więcej wyrzuca Bogu niż za cokolwiek mu dziękuję. Poezja Stanisława Barańczaka jest właśnie taką poezją. Również w tym wierszu poezją przekonania o tym, pewności, przeświadczenia, że życie na tej ziemi jest niczym doskonałym, jest żadną nagrodą, jest czymś, co trzeba sobie jasno powiedzieć, co trzeba sobie uświadomić. Przy tym wszystkim poezja Stanisława Barańczaka jest poezją głęboko zakorzenioną w takim też przeświadczeniu, że to wszystko jest marnością, to wszystko minie, to wszystko jest tymczasowe.
Jest też poezja Barańczaka Grą słów. Grą słów tyle opartą w tym wierszu przynajmniej na pewnych zwrotach grzecznościowych, a z drugiej strony gdzieś balansującą pomiędzy językiem potocznym a językiem oficjalnym. Bo przecież grząski grunt rzeczy jest właśnie takim typowym potocyzmem. Grząski, nic stałego, nic, co mogłoby człowiekowi powiedzieć, że jest dobrze, że jest stabilnie, że jest niezmiennie. Wszystko jest zmiennością, wszystko płynie, wszystko ma swój kres. Taka jest to poezja. A przy tym wszystkim to wykorzystanie formuły widokówki, tekstu użytkowego wreszcie, do mówienia o kwestiach elementarnych, o kwestiach, które nurtują przecież ludzkość od zawsze, nurtowały. Kilka takich zdań wrażeniowych o poezji Stanisława Barańczaka z nadzieją na dalsze obcowanie Państwa, Wasze, moje, z ogromnym dziełem Barańczaka. Polecam tę poezję, polecam czytać poezję i teraz, w starym jeszcze roku i w nowym roku. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.